I need another story, something to get off my chest. My life gets kinda boring, need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Thank you.
Maciu, tobie też tak życzę. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia. Thank you.
i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Oto słowo Boże. Pan z wami. Drodzy młodzi przyjaciele, u początku nowego tysiąclecia, gdy wciąż jeszcze radujemy się owocami wielkiego jubileuszu, ze szczególną mocą docierają do nas słowa, które Pan Jezus skierował kiedyś do Piotra. Duch in altum, wypłyć na głębie. To wezwanie wypowiedziane u brzegu Jeziora Galilejskiego miało sens praktyczny. Była to propozycja, ażeby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy. Było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał je Piotr i zawierzył. Panie, na Twoje słowo zarzucę sieć. To zaś zawierzenie stało się fundamentem apostolskiej misji, jaką Chrystus przekazał Piotrowi, mówiąc: nie bój się, odtąd już ludzi łowić będziesz. Katarzynie Piotrze, słuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia. Katarzynie Piotrze, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej woli, aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, które Was Bóg obdarzy? Prośmy Ducha Świętego, by uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja biorę Ciebie, Katarzyno, za żonę. Biorę Ciebie, Katarzyno, za żonę. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczam aż do śmierci. Oraz, że Cię nie opuszczam aż do śmierci.
Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez nas zawarte, jak błagą Kościoła katolickiego, potwierdzę błogosławię. Ojca i Syna, Ducha Świętego. Gdyby prawo Twoje nie było moją rozkoszą, zginąłbym już w nieszczęściu moim. Nigdy nie zapomnę przykazań Twoich, bo w nich dajesz mi życie. Psalm 119. Ujrzysz, co służy, stojąc z Panem twarzą w twarz. Bądź pochwalony, Boże nasz. Ponieważ święcie w Boga wierzył, widział oczami swymi ziemię, którą przed laty Pan obiecał.
się rozdzielić i suchą stopą przeszli morze, a potem manny z nieba dzielił. Palimy serca z ciebie, Boże. There is something that I see in the way you look at me. There's a smile, there's a truth in your eyes. What an unexpected way, on this unexpected day. Could it be this is where I belong? It is you. Thank you.
Młodej i Obsługi zapraszamy na pierwszy ciepły posiłek. Want you something to admire, cause you shine at something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is the space and now you're home. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my mirror, oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger, oh, with anyone else beside of me. Oh, and now it's clear as this promise that we'll make it to the fashions if you want. Niczego więcej nam nie trzeba.
ya importa. Tú no ves tu mensaje. Me dejaste la sensación de haber sido un peso más. Tu equipaje todavía me aferra a tu amor como un hierro. Thank you.
naszej trójki. Zdrowia, szczęścia i słodyczy. Dorota, Jarek i Jedynia młodej parze życzy. Chcieliśmy wam życzyć dużo miłości. Dużo szczęścia. Uśmiechu na co dzień. Dużo, dużo dzieci. To tak chcielibyśmy życzyć nowożeńcom wszystkiego wyjątkowego na tej nowej drodze życia. Chwil jedynych w swoim rodzaju, samych oddanych osób dookoła nich i tylko takich poranków, dla których warto się budzić. Bardzo fajnie się bawimy na waszym weselu. Życzymy wam wszystkiego najlepszego i żebyście byli szczęśliwi tak jak my. Bierzcie z nas przykład. Życzę wam wszystkiego najlepszego, żebyście byli tak się kochali cały czas jak teraz. Ich wünsche dem Ehepaar viel Glück und eine lange, schöne, gute Zeit. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, życzę ciocia. No, żeby byli zdrowi i byli na tej nowej drodze. No i żeby się dobrze dogadywali. To wszystko. Kochani młodzi, życzę wam wszystkiego najlepszego. Wytrwałości, miłości, żebyście się wzajemnie szanowali i kochali. Everybody starts to sing. Party high, ho, 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 ho. Now she's singing Riddle Swing.
się, tym później mniej zostanie. Oszukać próbuje czas, już nie chcę spać. Każdą z chwil przeżyć chcę jeszcze raz. Im więcej ciebie, tym bardziej to czuję niż wiem. Naprawdę im więcej ciebie, tym mniej. Jak to jest możliwe? Dlaczego im więcej ciebie, tym mniej? Czy nie wiesz, że ja nawet kiedy jesteś tak blisko mnie, tęsknię już za tobą. Otulam cię cudowną dłoń i kołdrą i niosę przez każdą noc. Taki we mnie strach, że mi z rąk w jakąś noc wypadnie. Im więcej ciebie, tym naprawdę im więcej ciebie, tym mniej. Jak to jest możliwe? Dlaczego im więcej ciebie, tym mniej? Czy nie wiesz, że ja nawet kiedy jesteś? Serdecznie rodziców, swoich rodziców, Kasi rodziców na środek. Kochani rodzice, z głębi serca dziękujemy wam za wszystkie dni, które razem przeżyliśmy. Jesteśmy wam wdzięczni za każdą chwilę, za miłość, uśmiech i dobrą radę. Kochamy was. Szanowni rodzice, szanowni goście, do tych fantastycznych życzeń, do tych przepięknych prezentów, przepięknych proszy z przepięknymi kwiatami, para młoda chciałaby również dołączyć przepiękny utwór Urszuli Sipińskiej, cudownych rodziców wam. Thank you.
kilka minut moment odczepienia pary młodej. Nie tylko zdrowia, szczęścia, pomyślenia w życiu, miłości. I tylko tyle wystarczy. Kochane dzieci, życzę wam dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, wytrwałości i wzajemnego wybaczania. Wszystkiego najlepszego, pomyślności. No i czego sobie tylko państwo młodzi życzą najbardziej. Ja wam życzę miłości, tolerancji, cierpliwości, pokory i zdrowia przede wszystkim. I wszystkiego, czego sobie życzycie. Piotrusiu i Kasiu, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Życzymy wam dużo szczęścia, miłości, dzieciaczków, najlepiej parki. Od razu będzie z głowy. No i buziaczki wielkie. Życzymy wam dużo miłości, dużo dzieci, spełnienia marzeń. I abyście byli zawsze tak szczęśliwi, jak w tym dniu. I ładnie się kochali. Dla młodej pary, aby im się wiodło jak najlepiej, w szczęściu, zdrowiu i jak najdłużej. Chcielibyśmy złożyć młodej parze, ja raz z małżonką razem wspólnie, złożyć wszystkiego najlepszego młodej parze na nowej drodze życia, żeby im się spełniło to wszystko, co marzą, o czym marzą. I wszystkiego najlepszego młodej parze. Musi być.
Mamy nową parę. Czy chcemy zobaczyć, jakie tylko aktory mają się przygotowane na dzisiejszy wieczór? Tak? Niech Wam poniesie fantazja. I prosimy o ogromne brawa dla nowej pary młodej. Wiem, że czujesz pracę. Ej, za krótko nie ma godzinę. Moi drodzy, jest to pierwszy lat małżeństwa. Bardzo proszę się do przyjęcia weselnego. Zobaczymy, jak się będzie z kolejnymi układami. Prace przygotowane. Zdziwiony tak. A ty czerwone gitary i wielka miłość. Na razie idzie okej, zobaczymy za chwileczkę. Ja sobie poradzę z kolejnym układem. Mają to przygotowanego? Zobaczymy. I jedziemy po środku z dupi. I świetnie to idzie, to będzie całe wiki. Ja będę tak rozwijać, jak moje przyjęcie do zdarzy. Zresztą oni tak się wybijają. I prosimy o drogi doping, drogi doping. Nowa para młoda. Moi drodzy, kolejny układ. Jesteśmy drodzy rozryli. Moi drodzy, i co to są? Kaciuszki! Moi drodzy, i grubki brawa dla nowej pary młodej! Na pewno byłoby to bardzo wysoko. A my dziękujemy serdecznie za tę konkurencję i przenosimy się do kolejnej konkurencji, w której wytypujemy 6 przepięknych pań. Muzyczny metal się wokół krzyczy. Bawimy się! I na śmiało ciało! Kieliszek wódki! Prosimy, prosimy, szybko, szybko! Jest kieliszek wódki! Są potrzebne kopalnie trzecie, jest! Zachwiało nam niesamowicie czwarta, piąta i jest już szósta! Dziękujemy przepięknej pani! Jak na imię? Adriana! Dziękujemy serdecznie za udział w tej zabawie! Moje drogie panie, oczywiście możecie to odłożyć! Możecie to odłożyć! Będziemy się bawić! Nie odkładamy. Para młoda zmieniła zadanie. Co trzeba zrobić? Wypić. Zdrowie panowie. Kawałek ciasta. Kawałek ciasta. I bawimy się dalej. No i mamy stop. I teraz poprosimy o kolejne zadanie. Marynarka! Jeszcze jest jedno wolne. Było. Było. Dziękuję. Thank you.
Krzysze Zoruka. A są tu panowie, mężczyźni, którzy przyszli z tymi przepięknymi paniami? Są! Dlaczego ich nie dopingują? I mamy zadanie? To są marynarki. To są krawaty. I prosimy krawaty! Panowie, jest. Fantastycznie! Jak to wyszło na imię? Bratko, dziękujemy serdecznie. Niestety nie udało się. Te trzy panie były naprawdę szybkie. Ale powinny się udało. Panie zakładają część odzieży na siebie. Marynarki, krawaty są. Proponowałbym pasek od spodni i prosimy panów o... Piękne panie, oczywiście jedno ciasełko będzie. Walczące kibice będą. Prosimy o podkład muzyczny. Trzeba sobie to założyć. Buty na nogi. Męskie buty. Męskie buty. Ściągamy spodnie i zapalamy. Ściągamy, zapalamy. Jest super. I mamy zwycięzczynię. Dzięki dla was. Dziękuję za zapalenie. Moi drodzy, i gromkie brawa dla Marty. Gromkie brawa dla Marty. A teraz będziemy potrzebowali czterech odważnych panów. Panowie, waszym zadaniem jest strzelić gola. Piłki leżą już przed wami. Piłki leżą przed wami. A czym strzelacie? Tylko różnie między nogami. Czy zaczynamy? Niesamowite. Zdobyłeś już krawat, panie młody. Nie masz go, to jest twój. Zdobyłeś krawat pana młodego, a w chwili obecnej wygrałeś konkurencję sportową. Moi drodzy, ostatnia konkurencja oczepinowa ma za zadanie pokazać, jak pana młoda podczas swoich wojaży zdążyła się poznać. Kto kogo pierwszy poderwał?
I gromkie brawa dla pana młodego za odwagę. Niesamowite. Nie no, moi drodzy, gromkie brawa dla pana młodego. Było to pierwsze pytanie. Ile procent zgodności? 10. Jedziemy dalej. Kto pierwszy powiedział kocha? Kto to po pierwszy pocałował? I gromkie brawa dla pana młodego. Jest wspaniały, jest niesamowity. Kto pierwszy zaczął myśleć o organizacji związku? Kasia! 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 Odwróćcie się do siebie. Moi drodzy, poprosimy o gromkie brawa. Było to czwarte pytanie. Ile mają procent zgodności? 30 mają, bo to było niezgodne. Kto rozsądnie wydaje pieniądze? I dziś zacznie. Kasia! Powtórzę, proszę. Kto rozsądnie wydaje pieniądze? Pan młody. No i pytania na pewno niewygodne. Wygodne, prosimy o ciszę. Kto jest większym leniuchem? Piotrek! Kto jest większym leniuchem? Piotruś! Piotruś! I grubie brawa! Grubie brawa! 6 pytań, 5 poprawnych odpowiedzi, więc ile procent zdolności? 50, tak jest. I teraz... Pytanie lekkie i przyjemne. Kto opowiada więcej dowcipów? Piotrek! I grubie brawa dla pana młodego. Kto będzie rządził pilotem? Kasia! Kasia moja! Kasia będzie rządzić wszystkim. Piotrek! Kasia! Kasia! Panie Piotrze, trudna decyzja. Jest na to rozwiązanie. Jest na to rozwiązanie. W kuchni oglądamy jak miłość, w pokoju oglądamy Barcelona kontra Real Madrid. Zgadza się? Nie! Woli koncert. Woli koncert, dobrze. A pani mówiła, że woli koncert? Nie. Nie, jak miłość. Jak miłość, dobrze. Czy uznajemy to pytanie? Nie! No nie, mamy 8 pytań, 6 poprawnych, więc ile jest procent zgodności? Dobrze, przechodzimy do dziewiątego pytania. Kto jest bardziej szołem w tym miejscu? Kasia! Kasia! My to widzieliśmy! Teraz niech się zastanowię. Piotrek! Twoje! Piotrek, gdzie jest? No. Powtórzę pytanie. Kto jest bardziej szołem w tym związku? I grupy brawa! Grupy brawa dla pary młodej są równie szaleni, jak wszyscy goście dzisiaj, nie dzisiejszego wieczoru. Moi drodzy, mamy dziewiąte pytanie, chyba 6 było poprawnych, tak? Kto pierwszy zacznie podczas nocy poślubnej? Moi drodzy. Proszę, obróćcie się do siebie. Dziękujemy serdecznie waszej młodej. Myślę, że czego jeszcze nie poznali osoby, to na pewno poznają. Ile zdobyli procent zdolności? 70. Odpowiedzieli 7 na 7 poprawnych pytań z 10, więc zdobyli 70% zdolności. A teraz, szanowni młodzi, z uwagi na to, że osiągnęliście bardzo dobry wynik. Zespół muzyczny Black and White chciałby wam coś wręczyć. Coś niesamowitego. Lub ciekawe? Pażoną! Lubi ciekawe. Pażoną? Tak. Moi drodzy, Dlatego zespół muzyczny ufundował wam ekstra do kawy. Super ekstra do kawy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, super ekstra do kawy dla pary młodej, za fantastyczne bojarze, za to, że się tak dobrze poznaliście i życzymy wam, żebyście te 30% dorobili w następnym roku. Proszę bardzo. Just starting, I can
bangles burning my eyes rocking all night long. It wanna scream him, me heart is jumping, body's pumping. Never thought I'd feel like that before. Beat it, come down and feel it. For all you need, baby, open your mind. Hit the dance floor, DJ play, y'all start shake, don't turn back.